Zdrada, zazdrość, przeznaczenie. Końcówka mnie zszokowała. Sytuacje są takie, że są dramatyczne. Bardzo emocjonalne. Przejmujące kino. Zgiełki, chaos powoduje tak dużą dezorientację, że otwieramy coraz większe przestrzenie dla przypadku, dla jakichś przedziwnych zbiegów okoliczności. O tym właściwie jest ten mój film. Jeżeli projektujemy sobie pewne rzeczy, tak jak mój bohater, to musimy mieć czasami jakby świadomość tego, że konsekwencje tego mogą być katastroficzne. Zostanie na pewno dla nas taka refleksja. Czy my na pewno żyjemy tak mądrze i tak pięknie, jak powinniśmy? Ci ludzie w tych historiach mają swoje jakieś perspektywy życiowe, jakieś oczekiwania, jakieś potrzeby i nagle jest po prostu koniec. Jest to film, na który trzeba by poświęcić jeszcze kilka, może 11 minut po wyjściu na przemyślenie. To jest taki efekt motyla. W jednym momencie może się zdarzyć coś, co wpłynie na losy innych ludzi. No i tak się dzieje. Jest po prostu fantastyczne. Skolimowski jest w najlepszej formie i to jest szalenie przyjemne, że można zobaczyć pracę mistrza. Witam serdecznie, zapraszam czytelników, widzów bloga Orange na film 11 minut Jerzego Skolimowskiego.